Cześć. W tym filmie pokażę Wam sposób przekształcania wzorów fizycznych, czyli opowiem o tym, z czym macie w sumie największy problem na tej fizyce. W tym celu nagrałem dwa filmy: jeden z komentarzem, który właśnie możecie oglądać, natomiast drugi bez komentarza. Ten drugi opublikowałem w wersji angielskiej nieco wcześniej, bo chciałem zobaczyć, czy w ten sposób dotręł do większej publiczności. Przy okazji sprawdzam nową miejscówkę do nagrywania tych wszystkich głupot. No i czy nie uważacie, że w tym bunkrze przeciwatomowym jest niezwykle klimatycznie? A teraz przejdźmy do materiału, czyli do tego, co w tym filmie jest najważniejsze. W tej wersji filmu na kartce papieru odłożyłem dwa równania. Po lewej stronie macie równanie na samych literkach. P równa się M razy G razy H. Po prawej stronie macie równanie podane na liczbach. Te liczby są reprezentacją tego równania po lewej, więc jeżeli będzie chciał ktoś zobaczyć, jak to się przekształca po drodze na takich cyferkach, to będzie miał też taką możliwość. Dałem też różne kolory literek i cyferek, żeby lepiej je odróżnić i zobaczyć, w jaki sposób się to dzieje. Na samej górze macie literkę, do której będziemy to równanie przekształcać, czyli w tym przypadku będziemy chcieli uzyskać równanie m to się równa. Takie przekształcenie ja bym zaczął od tego, aby zamienić stronami te równania. Czyli na lewą stronę przepisać MGH, a na prawą EP. Bardzo często robi się to ze zmianą znaków, a później te znaki ponownie usuwa. Natomiast w mojej ocenie najszybsza metoda to taka, żeby po prostu zmienić stronami. To tak jakbyśmy powiedzieli, że nieważne czy ja bym siedział na lewym czy na prawym krzesełku w jednej ławce z kimś, kogo nie lubimy. No w sumie wyjdzie na to samo: nadal go nie lubimy. Więc nie musimy tutaj zmieniać znaku. Przenosimy więc stronami te równania, no i teraz będziemy musieli zadziałać takim działaniem matematycznym, aby została nam sama literka M po lewej stronie równania. Najłatwiej jest po prostu pozbyć się literki G i literki H, no i oczywiście trójki i czwórki po prawej stronie. Więc, aby się ich pozbyć, musimy te równania właśnie podzielić obustronnie przez literkę G i H, co też uczyniłem. No I w ten sposób uzyskałem równanie na literkę M, i na tym mi właśnie zależało. Przejdźmy dalej. Teraz mamy kolejne równanie. W równa się u razy i razy t. Jest to równanie na pracę wykonywaną przez prąd elektryczny, i w tym momencie będziemy chcieli obliczyć literkę I. Aby to zrobić, również zamienimy równania stronami. I pewnie zrobimy tak jak poprzednio, czyli podzielimy te równania obustronnie przez literkę U oraz literkę T, po to, by została nam sama literka I. No i dzięki temu znowu przekształciłem równanie i uzyskałem po lewej stronie samą literkę I, co też należało wykonać w tym zadaniu. W zadaniu kolejnym jest bardzo podobnie, z tym, że tym razem muszę obliczyć literkę T, więc ponownie przekształcam to równanie, przenosząc je stronami. Teraz pewnie już się domyślacie, że robimy dokładnie to samo co poprzednio, czyli dzielimy obustronnie przez literkę n oraz r po to właśnie, aby sama literka t została po lewej stronie tego równania. Jak widzicie, mamy koniec e, zadania. Po prawej stronie możecie też sobie zobaczyć, że faktycznie 1 razy 24 podzielone przez 2 razy 3 na pewno daje 4, więc na pewno też równanie po lewej stronie zostało poprawnie przekształcone. Więc jeżeli tutaj coś by po prawej stronie nie zadziałało, czyli by wyszło, nie wiem, 2 razy 24 podzielić na 1 razy 3, to by oznaczało, że po prostu równanie po lewej stronie zostało źle przekształcone, ponieważ wynik działania matematycznego... Nie jest poprawne. I właśnie po to daję te równania matematyczne po prawej stronie. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie ogarnia, jak się rozwiązuje równania po lewej stronie, to zawsze może sobie spróbować na liczbach jakieś równanie zareprezentować i później je w taki sposób przekształcić, aby właśnie uzyskać tą liczbę, o którą nas proszą, a która właśnie reprezentuje daną literkę. Kolejne równanie jest równie proste w mojej ocenie, w tym momencie musimy obliczyć literkę K, więc ponownie przekształcamy równanie stronami i tym razem, pewnie już się domyślacie, musimy podzielić przez x. Wypadałoby też pozbyć się minusa, bo przecież chcemy uzyskać samą literkę K bez żadnego minusa, więc najlepiej od razu podzielić i przez minus, i przez x. I ponownie uzyskaliśmy przekształcone równanie na literkę K. Po prawej stronie jeszcze minus z minusem połączę ze sobą, powstanie plus, a po lewej pozostaje w równaniu minus. I tutaj może być trochę taki problem, no bo teoretycznie wyszło nam coś innego, ale w tym równaniu tak się dzieje i dzieje się dlatego, ponieważ teoretycznie FS, czyli ta siła sprężystości, ma zwrot przeciwny do przemieszczenia, czyli do X, -a. i później ten minus również się będzie w równaniu redukował, w tym równaniu. Fizycznym. Więc musicie mi zaufać, że to jest poprawnie przekształcone, pomimo tego, że po lewej w stronie w równaniu mamy minus, a po prawej stronie w równaniu mamy plus. Z tego powodu, że w tym drugim filmiku nie ma mojego komentarzu, to uznałem, że po prostu obliczenia na wartościach liczbowych pominęły, aby właśnie później nie było takiego problemu, że ktoś uzna, że a tu wyszedł minus, tu wyszedł plus, więc pewnie coś jest źle. Kolejne równanie to E równa się MC kwadrat, bardzo znane równanie chyba wszystkim, natomiast już będzie odrobinę inaczej się przekształcać, ale zaraz zobaczycie. Musimy obliczyć literkę C. Przenoszę stronami te literki, następnie pewnie tak jak się domyślacie dzielimy przez M i zostaje nam C kwadrat. I teraz jeszcze musimy się pozbyć tej czarnej dwójki, czyli właśnie tego kwadratu. Jeżeli w tych równaniach jest coś napisane na czarno, to oznacza, że to jest po prostu jakaś typowa liczba występująca w równaniu. Aby się u tego kwadratu pozbyć, no to istnieje taka zasada, że po prostu musimy obustronnie te równania spierwiastkować. Po lewej wtedy kwadrat z pierwiastkiem się uniweluje, a po prawej stronie pozostaje ten pierwiastek. No, i mamy pierwiastek E dzielone przez m. Jeśli rozwiązujemy działania matematyczne, czyli gdybyśmy liczyli x kwadrat i po prawej by nam wyszedł pierwiastek z czegoś tam, to tutaj musicie uważać, ponieważ x na matematyce może przyjmować wartości dodatnie i ujemne, i wtedy nasza literka C powinna być w wartości bezwzględnej. I po usunięciu wartości bezwzględnej uzyskalibyśmy dwa wyniki: dodatni i ujemne. Natomiast w przypadku fizyki e, raczej nie spotykamy się z ujemną prędkością, czy ujemnymi masami, albo ujemną energią. Dlatego też wszystko można traktować po prostu jako dodatnie i nie pisać ze znakiem ujemnym. Przynajmniej jest tak w większości zadań. Natomiast w tym momencie nie powiem Wam, czy są jakieś zadania, w których trzeba to uwzględnić. Może z przesunięciem fazowym, ale to pieśń przyszłości. Kolejne typowe równanie mamy tutaj na energię kinetyczną m razy V podniesione do kwadratu dzielone przez 2 i będziemy je przekształcać do literki V. Podobnie przeniosę lewą stronę na prawą stronę i na odwrót, i później będę działał. Zobaczcie, że w każdym z tych równań robię na początku dokładnie to samo, czyli przynajmniej jeden krok będziecie mieli po tym filmie mega opanowany. Teraz wypadałoby się pozbyć ułamków, bo ogólnie nikt ułamków nie lubi, więc najlepiej właśnie ich się pozbywać. A skoro dwójka stoi na dole w mianowniku tego ułamka, to najłatwiejszą metodą na pozbycie się tej dwójki to jest po prostu obustronne wymnożenie razy 2. I to jeśli ktoś tego nie rozumie, to się uczy na pamięć. Jak masz dwójkę na dole w mianowniku, to masz wymnożyć obustronnie razy 2. Jak masz jakąś literkę w mianowniku, to najlepiej wymnożyć razy tą literkę. Dwójki się wtedy zredukują po lewej stronie równania, a po prawej zostanie 2 k. Jak popatrzycie na równanie po prawej stronie na liczbach, to to wszystko nadal się zgadza, więc dobrze to robię. Skoro nadal chcę obliczyć literkę V, to muszę obustronnie podzielić to równanie przez literkę M. Literki M się skrócą, zostanie V kwadrat. Podobnie tak jak w poprzednim przykładzie z C kwadrat. Więc co musimy zrobić? Oczywiście spierwiastkować obustronnie. I po spierwiastkowaniu uzyskujemy równanie, o które nas pytali. Tutaj zaś mamy wzór na siłę wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego między dwoma ciałami o dwóch masach i odległości między nimi. Ten wzór dopiero pewnie poznacie w szkole średniej. Z tego wzoru będziemy musieli obliczyć literkę M, więc wygląda to nieco bardziej skomplikowanie, ale wiecie od czego zaczynamy: od przeniesienia stronami. Po przeniesieniu stronami, tak jak wiecie, nie lubimy mianowników, więc co robimy? Oczywiście mnożymy obustronnie razy ten mianownik, czyli u nas e, razy r kwadrat. Po lewej stronie te r kwadraty się redukują i zostaje g razy m1 razy m2. I teraz już pewnie każdy wie, co trzeba zrobić, żeby została literka m2 po lewej stronie tego równania. Po prostu podzielić obustronnie przez g i m1. A dzięki temu uzyskałem wzór, o który nas prosili. Ten wzór już pewnie kojarzycie. Jest to wzór na siłę wzajemnego oddziaływania elektrostatycznego między dwoma ładunkami w pewnej odległości od siebie. I teraz chcemy obliczyć literkę R. I tu jest pewien haczek, ponieważ tym razem nie będziemy zamieniać stronami, bo byłoby to dłużej. Natomiast nie znaczy, że byłoby źle, ale byłoby po prostu dłużej. A ja takich metod nie lubię, więc pokazuję Wam szybką metodę. Opartą właśnie na tym, że przecież nie lubimy ułamków, czyli nie lubimy mianowników. Więc co musimy zrobić? Wymnożyć po prostu obustronnie razy ten mianownik, czyli razy r kwadrat. Po prawej stronie oczywiście r -y się zredukują i jak spojrzycie na równanie oparte na liczbach, no to nadal wszystko się zgadza, więc zrobiłem to poprawnie. Zobaczcie też, że po lewej stronie już mamy r kwadrat i jakąś literkę fe, więc wypada się pewnie jeszcze pozbyć tej literki fe, dzieląc obustronnie przez tą literkę fe. I dzięki temu uzyskamy po lewej stronie równania same r kwadrat. A dalej to już pewnie kojarzycie, co trzeba zrobić. No, oczywiście spierwiastkować to równanie, aby tego kwadratu się pozbyć. Jak spierwiastkujemy, uzyskujemy końcowe równanie na literkę r. No i najtrudniejsze w mojej ocenie równanie zostawiłem na sam koniec. Równanie soczewki. Po lewej stronie mamy literką F napisaną ogniskową. X to jest odległość przedmiotu od soczewki. Y to jest odległość obrazu od soczewki. I chcemy obliczyć literkę X w tym równaniu. Więc jeżeli nie wiemy, jak trzeba dane równanie zrobić, to ja bym proponował przenieść stronami, aby X znalazły się po lewej stronie równania. A później będziemy się zastanawiać, co dalej. Przeniosłem równanie stronami, i widzę, że mm, już by to wszystko fajnie wyglądało, gdyby nie ten nieszczęsny y. Dlatego też musimy zrobić jakieś działanie matematyczne, aby ten y zniknął z lewej strony równania. Przykładowo, jeżeli mam, nie wiem, piątkę, to żeby piątka znikła, to od piątki muszę odjąć drugą piątkę, i wtedy mam 0, czyli nie mam w sumie nic. I tak też zrobimy w tym równaniu. Do lewej strony. Dodam 1 przez y i do prawej strony też dodam 1 przez y, bo jak już pewnie zauważyliście, zawsze takie działania matematyczne wykonuję obustronnie. Lewą i prawą stronę traktuję w ten sam sposób. I zobaczcie teraz, że 1 przez y redukuje się z kolejnym 1 przez y, bo to jest to samo jak z tą piątką i minus piątką. I dzięki temu uzyskałem 1 przez x po lewej stronie równania. No i jak widzicie, jestem coraz bliżej tego równania, x to się równa. Natomiast jeszcze musimy zadziałać i pobawić się prawą stroną tego równania. A są to ułamki. I tutaj będzie nieco trudniej, bo musimy te ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika. A wspólnym mianownikiem tych ułamków po lewej stronie to będzie f razy y, natomiast z tą dwójką i szóstką to teoretycznie szóstka, ale wiemy, że jeżeli nie umiemy tak sprowadzać w wspólnych mianowników, to po prostu trzeba wymnożyć 2 razy 6. Tu może trochę niefortunnie dobrałem te dwie liczby do siebie. I nie wiem, czy umiecie sprowadzać do wspólnego mianownika, ale ja robię to w ten sposób. Do pierwszego ułamka dopisuje y, a do drugiego ułamka dopisuje f. Oczywiście ten y i f musi być zawsze dopisany i na dole i na górze, dlatego też tak to wygląda. Po dopisaniu możemy już połączyć te ułamki ze sobą wspólnym mianownikiem i otrzymujemy takie wyrażenie: 1 razy y minus 1 razy f dzielone przez y razy f. I jak zobaczycie działania na liczbach. To nadal wszystko się zgadza, czyli robię to poprawnie. I teraz część najśmieszniejsza, ponieważ aby obliczyć X, to po prostu musimy te ułamki obrócić, czyli po prostu x napisać na górze, jedynkę na dole, i tak samo po prawej stronie YF na górze, a ten 1 razy Y minus 1 razy F po prostu na dole. Prawda, że proste. Oczywiście X przez 1 daje po prostu X. I w ten sposób uzyskaliśmy to równanie. W tym równaniu jeszcze te czarne jedynki, które mam napisane, mógłbym w ogóle ich nie pisać, pominąć i miałbym y razy f dzielone przez y minus f. I to by było na tyle. Ogólnie przekształcanie równań jest niezbędne praktycznie we wszystkich zadaniach z fizyki, w których mamy jakieś wzory, i się okazuje, że te wzory właśnie trzeba przekształcić, aby coś policzyć. I właśnie z tego powodu ten film pokazuję, bo wiem, że macie e, wiele problemów z przekształcaniem takich równań. I mam nadzieję, że jeżeli ktoś zobaczy taki film, a pewnie takich osób jest niewiele, więc moja praca pewnie poszła na, na marne, to mimo wszystko, jeżeli ktoś ten film zobaczy, to mam nadzieję, że ułatwi mu to zrozumienie przekształceń równań. No i to tyle. Cześć.